Pani Agnieszko, spotykamy się przy okazji festiwalu Miasto Kobiet, wakacyjne Miasto Kobiet, więc może od tego zacznę pytanie. Jak Pani się podoba festiwal, jak Pani się tutaj czuje? Świetne, to jest świetna w ogóle idea, więc taka babska impreza i to taka motywacyjna. Można przyjść, zrobić sobie metamorfozę, uczesać, umalować, zrobić zdjęcia i spotkać chyba z fajnymi kobietami. Mamy takie motywacyjne speech'e. Ja wczoraj rozmawiałam bardzo fajnie, ale u mnie akurat byli też panowie. Natomiast zaraz mam rozgrzewkę, więc fajnie, cały czas coś się dzieje. Iwona Pawlowicz codziennie rozrusza całe towarzystwo czaczą. Kasia Skrzynecka miała koncert, jest Marysia Sadowska. Naprawdę takie fajne babki z fajną energią i myślę, że to widać, że jest duże zainteresowanie. Dzisiaj właśnie panie mi mówiły, że do Metamorfos od 7.30 jest kolejka, 50 osób na zapisy. Tak, także się dzieje. Fajnie, fajnie. Ja uwielbiam Świnoujście. Ja pochodzę z Kołobrzegu, więc nad morzem super. Więc rzadko jeżdżę z nadmorza nad morze, ale jestem tu drugi raz. Byłam kiedyś na Karuzeli Kultury, ale chyba będę częściej, bo współpracuję ze Zdrojową, która... Tutaj ten Radisson, który powstaje, więc będę tu przyjeżdżała robić takie aktywne weekendy, więc będę chyba częstszym gościem niedługo. Świetnie, zapraszamy, ale muszę jeszcze powiedzieć Pani w ogóle o tym, że prowadziła Pani motywacyjny speech. Na czym się Pani skupiała? Czego potrzebują kobiety, współczesne kobiety? Wszystkie, myślę, potrzebują mocy. Nie rozmawiałam, bo poczyniłam książkę całkiem przypadkowo, ale takie clue to jest właśnie, clue to jest moc jest w tobie, tylko przestań się bać. Gdzie jak przestajesz się bać i otwierasz na wszystko, już nie myślisz, co tam powie mąż, co będzie z pracą, to jest to power, bo niczego się już nie boisz. I takie właśnie o tym, że kobiety mogą wszystko, tak? Żeby się otworzyły, żeby zajęły się sobą, żeby zrobiły coś dla siebie. Bo to jednak w większości jesteśmy takie matki Polki, wszystko jest ważniejsze, a my jesteśmy na samym końcu. Co zrobić, żeby być szczęśliwą, żeby mówić, tak? Co się myśli? To tak ułatwia życie. Po co jakieś ciche dni czy coś? Mówisz, chcę tego. To im potrzebne mi do szczęścia. Szkoda życia. Jestem takim fajnym przykładem, bo ja zawsze w ringu jakby gdzieś to są łatwe zadania walki, ale takie walki o swoje szczęście, takie życiowe, to już nie było tak hop siup, ale się udało. No właśnie, a co jest łatwiejsze, życie sportowe czy taka walka w życiu? No wiadomo, że walka w życiu prywatnym, ale to jest tak właśnie, opowiadałam, że różne rzeczy można przełożyć sobie, że kiedyś miałam taki kryzys i psycholog sportowy w ogóle powiedział mi, Aga, patrzysz w lustro i mówisz, jestem najlepsza, jestem nie do pokonania. Mogę wszystko, więc to fajne jest dla każdego czasem, taka afirmacja, wiara w siebie, bo kobiety wiadomo, że mają mega moc, a są zduszone przez milion obowiązków i rzeczy i konwenanse, które sobie chyba narzucają. A to fajnie, bo można wszystko połączyć. Można wszystko jakoś zrobić, wiesz co, ja się nauczyłam od początku, jak zmieniłam swoje życie, to się nauczyłam. Ja byłam taka, wszystko robiłam, wiertarkę mam swoją, przybiję, zrobię to. A ja mówię, nie, to ja nie będę wyrzucać teraz śmieci. Ja mówię do swojego Andrzeja, ja mówię, Andrzejku, czy mógłbyś wyrzucić śmieci? A on mówi, a to dzisiaj trzeba? Ja mówię, tak, kochanie, dzisiaj. I okazuje się, że jednak udaje się, żeby oddać część tych rzeczy. Ja wiadomo, że ja mogę wszystko, ja dam radę zasuwać od rana do wieczora, ale po co? Nie będę dźwigać tej wody i zakupów, tak? Aż tak źle nie. Ale wiesz, o co chodzi? Parę rzeczy można zrzucić i czasami, a już jak jest ten czas, jak masz wolny, to fajnie zrobić coś, co sprawia ci, że jesteś szczęśliwa. Chodzi o pasję, o trochę czasu dla siebie, tak? To są fajne rzeczy. To wszystko jest w głowie, tak? Ja mówię, że uśmiechasz się do świata, to świat uśmiechnie się do ciebie. Jest z uśmiechem trochę lepiej. Każda z nas w życiu może się poczuć jak Agnieszka Rylik na ringu. No w swoich walkach życiowych, to właśnie jakby zakończyłam książkę, że jeżeli warto było ją napisać, jeżeli komukolwiek przyda się w takich walkach życiowych, tak? Taki właśnie motywacyjny kop, żeby zadbać o siebie, a później dopisałam, że jeżeli nie,
to tam miało być wydawca, niech zmniejszy nakład. To może dla mojej córki, bo moja córka kiedyś powiedziała, biegniemy sobie do domu. O, ja mówię, Maria, jak ty szybko biegasz. Ona, mamo, ja tak szybko nie biegam, ja po prostu mam duży charakter po tobie. I to takie fajne i też wychowuję córkę. O, zresztą nie muszę jej wychować, bo chyba taką mieszanką genów jest, że jest bardziej ekspresyjna i taka wolna, kontaktowa bardziej ode mnie. Właśnie o to, żeby, wiesz, jest też dziewczyną, tak? I rośnie z niej kobieta, więc też jej pokazuje, że może wszystko, że też żyjemy troszeczkę w innych czasach. Jak ja zaczynałam, teraz przechodzę przez centrum handlowe, patrzę, wszędzie są w ogóle te kobiety w rękawicach, wiesz, na wszystkich prawie reklamach. Jak ja zaczynałam, byłam pierwszą kobietą w kibocie, to było zawsze relikt do garów, niech ona się do matury uczy, tak? Ja miałam chyba to szczęście, że byłam wzorową uczennicą, że dobrze wyglądałam, to gdzieś tam te sporty walki, do których przypadkowo bardzo trafiłam, bo ja uwielbiałam każdy sport, ale gdzieś taki był, wiesz, ban na to, nie, kobieta do garów. Mówię, a taka ładna, ładna i mądra. Mówię, do boksu? O co tu chodzi? Ja mówię, tak, jakbym była głupia i brzydka, to byłoby okej. Nie za bardzo, tak? A może i bardzo, bo ktoś by odpuścił. Tak źle, tak niedobrze. Tak, obcycia. Muzyczkę pani nam puszcza pod tym. To jeszcze trzy słowa o sporcie. Brakuje nam sportu w życiu, nam kobietom. Wiesz co, czasem, a masz czas, jak masz dziecko? Wiesz co, ja jestem taką zwolenniczką w ogóle trenowania czasem w domu. Łapania takiego czasu, więc ja uwielbiam, pokażę ci dzisiaj, przyniosłam skakankę, która jest świetna, nie masz czasu iść na bieganie, wybiec gdzieś, pada deszcz, a tutaj można sobie w domu porobić. Tak samo ten fitboxing, który zaraz pokażę, to są takie ćwiczenia z elementami boksu, uniki, wiesz, działa całe ciało, a ty świetne, bardzo dużo energii tracisz. To chyba boks, to jest zaraz po squashu, chyba najbardziej takim energetycznym sportem. Więc jak komuś brakuje, bo ja na przykład nie lubię chodzić do gymu, pójść, przebrać się, umalować, wiesz ile to czasu, parkować, ja mieszkam w Warszawie, więc to jakiś kosmos, ale uwielbiam gdzieś robić sobie rzeczy takie właśnie u siebie, tak, dla siebie. A można. W takim razie mam nadzieję, że nauczymy się czegoś na rozgrzewce i chyba zaprosimy teraz wszystkie panie na rozgrzewce. No jasne. Zapraszam serdecznie. Tu mam zaprosić, tam mam zaprosić. Dobrze. No to słuchajcie. Zaczynamy. 4 minuty. 3, 2, it's the final countdown. Zapraszamy na rozgrzewkę z Agnieszką Rylik. Będzie fitboxing, takie ćwiczenia z elementami boksu. Dobra energia na początek dnia. Dziękuję ślicznie. Dzięki. Chodźcie, nie będzie wolno! 4! Dobra, szybki zakres. I rozluźnienie. I przyszły. Działa tutaj nam fajnie. Tyłek, udach, łydka. Raz i dwa. Raz i dwa. Raz i dwa. Raz i dwa. To na środek, tak. Przed swoją twarzą, hop. I przyspieszamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I rozluźnienie. I dwa. Ta garda zostaje tu przy twarzy cały czas. Super. Zaczynamy. I raz, i dwa.